resistance group that we consider a legitimate threat to Advent. Together, they'd make one hell of a fighting force. Too bad they hate each other. So, you do exist. They were sent here to purge the lost. You are safe here. Tak jest, kochani, równo 12 marca, no tak równo, nierówno, równo 12 marca o godzinie 19, 2K i Firaxis, czyli wydawca i twórca XCOM 2 i oczywiście XCOM wcześniejszego, wypuścili nowy trailer właśnie dodatku do XCOM 2 War of the Chosen, czyli Wojna Wybrańców. Wybrańców, ponieważ wiem, że to będą przynajmniej trzej wybrańcy, którzy... jak widzieliśmy, są no chyba lepszymi obcymi niż ci, z którymi mieliśmy do czynienia podczas walk właśnie o wyzwolenie Ziemi po raz w sumie drugi. Także mamy do czynienia, kochani, z trzema obcymi, którzy, z tego co widać na głównej stronie, oficjalnej stronie XCOM, zostali zesłani na Ziemię, żeby ponownie pojmać nas, czyli komandera, nie? Czyli dowódcy. Ale co jeszcze ciekawego, co widać właśnie w tle, że mamy do czynienia również z nowymi trzema frakcjami, które to frakcje rebeliantów właśnie również będą nam pomagać. Natomiast wiemy, że również tutaj się posiłkuje główną stroną, że nie bardzo lubią się nawzajem. A jeżeli chodzi o właśnie tych wybrańców, to jest to łowca, asasyn i warlock, czyli czarnoksiężnik. Natomiast jeżeli chodzi o ruch oporu, to mamy trzy frakcje. Pierwsza to są templarzy, druga to są harcownicy, skrimiszerzy, nie wiem właśnie dokładnie jak tutaj przetłumaczyć to. No i żniwiarze, właśnie reaperzy. Także zobaczymy, co tam będzie nowego. Z tego, co widać na tym trailerze, mamy również do czynienia, czy będziemy mieć możliwość wykorzystywania nowej broni, a także pojawią się nowi przeciwnicy. Z tego, co widać również na stronie głównej, będzie to kapłan, priest, purifier, mogę go nazwać, nie wiem, oczyszczaczem, whatever, zjawa, spektre. Oraz The Lost, nie wiem, zagubiony. Właśnie są te zombiaki, kurczę. Co więcej, no myślę, że więcej to mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o mój gameplay, który się chyba rozpocznie 21 czerwca z XCOM 2 Long War 2 sezon 2. To jeżeli dobrze policzyłem, no to będzie około do 29 sierpnia, kiedy ma się pojawić dodatek. Na pewno go kupię, na pewno będziemy w niego grać albo oglądać. Natomiast nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja łączenia tego dodatku wraz z modem Long War 2. Nie mam pojęcia, jak to będzie przedstawione, ponieważ również jak na głównej stronie tak naprawdę jest napisane, że ten dodatek wniesie również nową płaszczyznę, jeżeli chodzi o strefę strategiczną. Także na pewno będą właśnie nowi wrogowie, nowe misje, nowe otoczenie, jak jest napisane, no i właśnie większa głębia strategiczna. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to dodatek równie duży, bo prawie, no ile czekaliśmy? 1,5 roku na niego od momentu wyjścia XCOM 2, że będzie to taki duży dodatek jak Enemy Within. Natomiast na początku tak myślałem, bo były zajawki właśnie, że coś 12 marca o 19 godzinie polskiego czasu ma się pojawić na głównej stronie na Facebooku XCOM, którą śledzę.
i tam myślałem właśnie, że to będzie tego typu właśnie dodatek, duży, duży, naprawdę dający duże pole do manewru, duże pole do popisu właśnie deweloperom. Natomiast nie wiem, czy to nie będzie taki trochę większy DLC niż właśnie ostatni podarunek Shen czy Łowcy Obcych, nie? Alien Hunters. Także zobaczymy. Zobaczymy, kochani. A propos jeszcze właśnie mojego gameplayu, bo troszkę zszedłem z tego wątku. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy nie będę nagrywał dwóch kampanii w jednym czasie, bo nie wiem, czy Log War 2 będzie kompatybilny i tak naprawdę co wniesie ten dodatek właśnie War of the Chosen, Wojna Wybrańców. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że przekonamy się dość niedługo, ponieważ no to w sumie 2 miesiące tylko zostały. No i kochani, czekam na ten dodatek, bo mam nadzieję, że właśnie ta warstwa strategiczna zostanie jakoś pogłębiona. Natomiast to, co zrobili panowie z Pawonis Interactive w Long War 2, to w ogóle przychodzi niskie pojęcie, nie? Także to jest mega robota. Natomiast zobaczymy. Ja czekam na ten dodatek. Oczywiście ten dodatek pojawi się na moim kanale, także zapraszam już teraz, a także zapraszam do oglądania właśnie drugiego sezonu z Long War 2. Tak nieskromnie powiedziawszy. No i zapraszam również do wpisywania się na listę, jeżeli ktoś by chciał być żołnierzem w mojej drużynie. Dzięki kochani za uwagę, trzymajcie się, mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem.